Państwa zobaczą znowu na to niebo, prawda? Już znowu jakaś burza idzie. Chcieli Ameryki, to niech mają. A tu stare wszystko, bo Ameryka jest nowa. Stara wiara, stary papież, stary tramwaj, stary wedel. No normalnie 200 lat. Co Ameryka nie ma, sama Ameryka nie ma 200 lat, to już wedel ma. 300 nie ma Ameryka, to wedel ma 200. Bo tu zaglądają, oni wywijają mnie z pantałyku, proszę Państwa. Tu jakiś facet leży pod murkiem i się po jajach drapie, no to przecież kupa śmiechu. No, także buziaczki i proszę jeść kaczki. No, a tu banki, a tu szał zgniłych ciał. Także proszę Państwa, facet leży pod tym zadowolony. Tutaj jest ulica, proszę Państwa, stara bardzo warszawska, stary dom. Ulica Skaryszewska. Ulica Skaryszewska. Proszę Państwa. Stare domy to nie są. To jest nawet w tym domu jest psycholog. Tutaj jedzie tramwaj. Państwo zobaczą. No i ten teatr, co mówię, że teatr Hibnera, gdzie tutaj swego czasu była promocja książki na dole. Promocja książki na górze. Na dole promocja książki to była taka, no może nie dla każdego, bo na temat księży, homoseksualistów i zakonnic, lesbijek, że no ja nie wiem, teraz linia jest mysia, to się już o wszystkim mówi. Na górze była promocja taki o Hanuszkiewiczu, proszę Państwa, urodzinowy taki wieczór też. Promocja książki, bardzo dużo koncertów. No to bal miałyśmy, no i bankiet na słodko. Ciastka, proszę Państwa, i to wszystko. Ale tutaj, tak jak mówię, jak Państwo wejdą tutaj do sąsiedniego filmu, w sąsiednim filmie, to o tu przez to skrzyżowanie, gdzie autobusy, samochody zaczęły jechać, biegła baba z salcesonem. No akurat udało być jej grubym salcesonem, no i facet też taki udało. Musiał być grubym salcesonem. Ona krzyczała, że tam w prawo. Ona krzyczała, że tam w prawo, proszę Państwa. No i co? Ona krzyczała, że tam w prawo. A on zaczął kaszleć. Czyli takie manipulacje, aż mnie to wybiło z pantałyku. Także, proszę Państwa, Warszawa wszystkiego ciekawa. Jakie niebo Państwo zobaczą. Burza idzie. Tak jak zapowiedziałam, rzeczywiście. Burza całkiem duża. No, a tutaj pod murkiem siedzi facet. Nie siedzi, tylko po prostu, że leży. I to nawet młody. I to nawet młody. No i drapie się po jajach, bo może ma przy. No ale wiecie Państwo, kto pomoże facetowi, który ma przy. I to wcale nie trzy, tylko więcej. Czyli tutaj żeśmy weszły na ulicę Skaryszewską. I żeśmy wyszłyśmy z ulicy Skaryszewskiej. Proszę Państwa, mniejsza część Dworca Wschodniego to w ogóle też oczywiście Praga Południe, ale to jest ta linia taka, no całkiem wiecie Państwo, typowo warszawska, salcesonistyczna mysia taka, proszę Państwa, że piękne to jest, bo ja uwielbiam Pragę Południe, klimaty Pragi Południe, proszę Państwa, są najlepsze klimaty. Znowu ten facet stał z tamtej strony, bo ludzie są samotni i nie mają gdzie mieszkać i tak stoją, proszę Państwa. A to tu, a to śmu. No, także proszę Państwa, ja chcę tutaj pozbyć się tego faceta z paskami. Dobrze. No i teraz idziemy do misia. Pokazujemy misia. La, 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 la. La, 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 la. Także proszę Państwa, w Warszawie ogólnie to jest agresja. Warszawa jest biedna pod względem i cielesnym, ale i duchowym. Potrzeba wsparcia. Tutaj Beatka w tej szkole mieszkała, nie mieszkała, tylko uczyła się włókienniczej. A tutaj mamy, proszę Państwa, takie chlebki Mikołaj wasz, ten z brodą siwą, no bo Warszawa to się kojarzy z siwą brodą. Miał taki chlebeczek, swój magazyn i on wysyłał zabawki, ale je tutaj tak troszeczkę w tym chlebeczku trzymał. Wysyłał biednym dzieciom w całej Polsce, dziewczynkom, chłopczykom i sam nie miał nawet mieszkania, nic nie miał, a naprawdę on wysyłał
prezenty po całej Polsce, tutaj biednej. Proszę Państwa, na Sapieżyńskiej widziałam wielokrotnie, jak on i pakował te paczki i zbierał, proszę Państwa, i zbierał na znaczek, no wszystko, no żeby paczka poszła. Także proszę Państwa, jesteśmy tutaj na Pradze Południu w Warszawie, takiej oczywiście agresywnej, a zwłaszcza, że tutaj po lewej stronie, to już tam nie będziemy szli przez mostek, jest Praga, proszę Państwa. Praga, północ, niebezpieczna. No w Warszawie można dostać w łeb, proszę Państwa, tam w Parku Skaryszewskim. W Parku Skaryszewskim za polskim wedlem. Jesteśmy pomiędzy bazarami. No to teraz po prawej stronie to byłby bazar Różyckiego. Potem tam na wprost pojedziecie tramwajem, szóstką, trójką, bazar na Szembeka, na Ochocie. Bazar, proszę Państwa, tylko że już chyba go rozebrali albo rozbierają, bo z tych spotkań wynikało, że on będzie rozebrany. Tutaj przyjeżdża, proszę Państwa, taki wóz z Anglo-Ameryki, Białystok, do Warszawy, do Polski, a Państwo zobaczą, gdzie tu nie ma ani jednej osoby prawosławnej. Dlatego oni tak salcesonistycznie krzyczą. Na prawo, na prawo. No to na prawo to i tak nie znaczy, że tu jest jakaś osoba prawosławna. Prawosławnej osoby nie ma. Niech Państwo się przyjrzą temu autokarowi. On z Zielenieckiej, spod Teatru Hibnera, skręca w lewo i będzie jechał przez Szwedzko i przez Marki do Anglo-Ameryki, Białystok, no bo on tak kursuje. Warszawa tutaj, Polska i do Anglo-Ameryki, Białystok jeździ. No tutaj mówię, że nie ma prawosławnych, bo nawet wtedy, kiedy tutaj Polska chrzest przyjmowała w 966 roku, to nie było prawosławnych, bo to dopiero potem, w 1034 roku prawosławni się zakotwiczyli, a tak w 966 roku to nie było prawosławnych, a zważywszy w 325 roku, jak to dzisiaj o logowaniu się mówimy, o logowaniu się do wibracji diabelskich, no bo i internet to wibracje diabelskie i cały ten komputer jest zarobiony. Państwo zobaczą. No, najwyżej może Łomża być napisane. Łomża. Ale takie żółte basy jadą do Anglo-Ameryki, Białystok. Tam jest napisane na końcu, że na końcu jest Anglo-Ameryka, Białystok. No bo nie wiadomo przez co on najpierw jedzie. A tutaj Warszawa jest autorytarna. Głupio chytry system, najmądrzejszy. Takie piękne te, co zobaczą, chmury. No, chmury. Będzie deszcz, będzie burza. Chcieli Ameryki, to niech mają. Proszę Państwa, do Anglo-Ameryki Białystok to się jedzie prosto i w prawo, tam gdzie jest Kerfur Wileński, Warszawa Wileńska, to więc przez Szwedzką i Marki z kraju papieża i tramwaju. No i ten bus, Państwo zobaczą, ja nie wiem, czy najpierw będzie jechał do Anglo-Ameryki Białystok, czy najpierw do tej Łomży, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale najpierw ten musi przejechać w prawo przez Szwedzką i przez Marki, proszę Państwa, do Anglo-Ameryki Białystok. Proszę Państwa, na razie są ludzie głodni w Warszawie, nie mają co jeść, a tutaj o, w Markach, gdzie ten bus jeździ, taki handlowy kupiec bas, bo Warszawa jest handlowa, handluje się tu majtkami, do Ameryki się lata po kożuch. Warszawa jest biedna, Polska jest biedna. Tak edukacyjnie mówimy, żeby ludzie umieli i nauczyli się odróżniać. No tu jesteśmy na przykład tak, na Pradze Południe, tam przez ten mostek jedziemy na Pragę Północ. No a tutaj mamy zielone i przechodzimy inteligentnie na drugą stronę w kierunku stadionu.